Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, ten tytuł to nie jest clickbait. Po 2 latach czekania na operację doczekaliśmy się Operation Shattered Web, nowa operacja w CSGO. Ostatnia operacja miała miejsce w 2017 roku, więc minęły ponad już 2 lata od zakończenia właśnie operacji Hydra. I dzisiaj, czyli 19 właśnie listopada, dostajemy nową operację Shattered Web, ale to zaraz, bo tutaj jeszcze oprócz tego do właśnie CSGO zawitała już nowa wersja mapy The Cache na gry turniejowe. Tutaj mamy właśnie to opisane. Również tutaj cena SG została podwyższona i właśnie ceny Famasa i Galila zostały tutaj zmniejszone, również jakieś zmiany na Danger Zone, Workshopie, ale to możecie zobaczyć, to nie jest istotne. No to, co nas najbardziej interesuje, to właśnie operacja Shattered Web. Tutaj mam już sobie ją otwartą, no i co, możemy kupić sobie oczywiście tą przepustkę, to nas przerzuci do CS-a. Przepustka kosztuje 57 zł, bodajże coś takiego w granicach właśnie tych 57 zł. I co, mamy zupełnie nowe tutaj modele właśnie, jak co operacja. No naprawdę, jak przeglądałem sobie to przed odcinkiem, to naprawdę wygląda to kozacko. Ale warto jeszcze wspomnieć, że wszystko zaczęło się, nagrywam to o godzinie pierwszej, więc troszkę późno już, a zaczęło to się o mniej więcej północy, kiedy właśnie na Twitterze CSGO pojawił się właśnie taki post. Co właśnie preferujemy, czy właśnie znerfienie auga, czy zrobienie operacji. Ja oczywiście zagłosowałem, no i potem już pojawił się post, że już zaczynają pracę i właśnie kilkanaście minut potem pojawił się właśnie odnośnik do właśnie nowej operacji Shattered Web. Naprawdę prezentuje się to wszystko bardzo fajnie. Tutaj mamy również właśnie ten update, który został dodany. Aktualizacja waży 1,5 GB, więc myślę, że to nie jest jakoś dużo. No ale no, teraz nie o tym, bo my się skupiamy na tych wszystkich właśnie rzeczach związanych z operacją. Standardowo nowe modele, jak właśnie co operacje. Naprawdę te modele, niektóre prezentują się naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Tak się one wszystkie właśnie prezentują. Dalej mamy również takie tutaj właśnie rzeczy przedstawione. End of Match Accolades. Mamy również nowe oczywiście skiny, jak to właśnie co operacje, to jest skrzynka właśnie operacji. Mamy nowe kosy, ale to nie mamy nowe kosy, że jeden rodzaj. Mamy tutaj Paracord Knife, jest tu Slaughter. Dalej mamy Survival Knife, jest to Stained. Nomad Knife Crimson Web, Skeleton Knife Fate. W ogóle ten nóż chyba mi się zdawało, że gdzieś widziałem właśnie chyba w propozycjach noży, które mogły zostać dodane. A wubka kozacko wygląda, bardzo podobna do Meduzy swoją drogą. Mac tutaj też bardzo fajnie się prezentuje. Scout również przepotężnie to pięknie wygląda. Boże, to za słowo, że nie wiem, ale dobra. SG też myślę, że przyzwoicie. No ten Tech Decimator to jest naprawdę coś pięknego, jest to różowy skin. Ten Bizon też spoko, Kałaszek myślę, że też taki w miarę. Będzie to chyba jeden taki tańszy skin do kałachy, który z pewnością dużo osób będzie korzystać, bo jest w miarę ładny i w miarę tani będzie pewnie. I mamy teraz kolekcje nowe, również zostały dodane. Więc tak, od początku lecimy, to AWP-a piękna. To jest naprawdę jedna chyba, myślę, że teraz z ładniejszych AWP to będzie. Będzie miał też fajny Deagle, też myślę, że spoko. AUK też tam był w miarę fajny, tak szybko mniej więcej przelecimy te skiny, bo jeszcze trochę tych kolekcji jest. No, tak jak mówię, AWP-a piękna. Dalej, MP9. To jest naprawdę coś pięknego, również ale kałach, tutaj zobaczcie to, no taki trochę jaskrawy bardzo, ale również bardzo spoko. Również fajne, tutaj podobny do nowego jeźdźca. No i tak się tutaj prezentują wszystkie te skiny z tej kolekcji. Mamy chyba jeszcze jedną kolekcję, tak. The Canals Collection, Mac bardzo fajnie wygląda. A WPA też tutaj, The Prince, no bardzo fajnie tutaj odzwierciedla nazwa tego skina. To jak on wygląda. No i tutaj tak dalej mamy te skiny, te tańsze. Mamy również nowe stickery, czyli właśnie naklejki nowe. No fajnie się to prezentuje. Nowe graffiti również mamy tutaj dodane. No i mamy misje właśnie Shattered Web Missions. Więc tak to się tutaj prezentuje, jak to będzie właśnie wykonywać te zadania. Tutaj mamy również tego brązowego coina, którego właśnie dostaniemy bazowo po wykupieniu tej przepustki, a bodajże 57 zł. No myślę, że diamentowy będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądał. No i mamy mapy operacji, tutaj mamy New Maps, tak jak już wspomniałem.
No, niektóre naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Tak one się tutaj właśnie przedstawiają. Możemy sobie zobaczyć. No, myślę, że ta mapa będzie chyba jedna z fajniejszych. Dalej mamy tutaj właśnie przedstawione właśnie jak odebrać właśnie nagrody i tak dalej. No, bo standardowo dostajemy nagrody za wszystkie właśnie granie, więc możemy sobie tutaj poczytać. Dostajemy właśnie XP boost when, kiedy właśnie skończymy misję. No i co, to było na tyle takie szybkie omówienie operacji standardowo. Za każde tam wykonanie misji będziemy dostawać jakieś tam dropy, no i co? 2 lata czekania, myślę, że się opłaciło, bo tak jak właśnie już wspomniałem, ostatnia operacja była w 2017 roku i nareszcie dostajemy coś nowego, ale bardzo się cieszę, że będziemy mogli w końcu zagrać na tym nowym cache'u na trybie turniejowym. Swoją drogą pamiętacie mój film pewnie, jak teraz właśnie wam wyświetla miniaturka i link do niego, jak właśnie mówiłem, że wtedy, kiedy będzie cache, możliwe, że operacja wyjdzie, no i co? Miałem rację, więc tak tutaj można powiedzieć, wywróżyłem przyszłość, więc powiedzcie zostać łapkę w górę za takie szybkie omówienie standardu. Zostawcie suba, wbijajcie na GeForce Kings mojego partnera. Partnera oczywiście, no, sponsora kanału. No i co, ja się z wami żegnam do następnych odcinków. Dzisiaj tak szybki odcinek, ja naprawdę się jaram. Piszcie, czy chcecie jakieś odcinki z misji, właśnie z operacji. No i co, ja się z wami żegnam do następnych odcinków. Trzymajcie się i piona!